Cześć Miki. Cześć. Jak zdrówko? Fajnie cię znów widzieć. A dobrze, dobrze. Czuję się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że teraz nie będę nowe kontuzje, nowe problemy. W pełni gotowy do treningu już normalnie? No, już trenuję normalnie. Ostatnie 3 dni w Polsce też trenuję normalnie i mam nadzieję, że tutaj w Turcji to samo. Będę gotowy. Który twój raz w Turcji w ogóle na obozie? Drugi. Z Lechem drugi, a ogólnie drugi. Kiedyś wcześniej jeszcze byłeś? Byłem z Ajaxem. Dużo lat, nie wiem, chyba 7 lat temu. I to był, no, to mój trzeci, nie? Trzeci raz, tak, tutaj w Turcji. No dobra, to powodzenia. Dzięki. O, to nie jest Polska, nie? To jest to, nie? Pewny? Jak forma? Widziałem cię na teście biegowym. Top. Było top, brat. I co? Nogi już odpoczęły. Nogi dzisiaj dobrze, bo ty się czuję, wiesz? Czyli co? Zobaczymy. Wszystko w porządeczku i ciężka praca i jedziemy. Idziemy dalej. Jedziemy, brat. Co tam w Turcji? Brak słońca. Brak słońca, ale też nie pada. Tyle dobrze. To jest ten jeden plus, ale... Jestem taki, zobaczyć ten, nie że zmiennocieplny, ale wolę słońce, nie? No jasne. Czekamy, miejmy nadzieję, że przyjdzie w końcu. Przy jednych z kulisach padło takie określenie, którym się podobało, bramerki, hamerki. No, jeden bramerek wraca. No tak, tutaj proszę, ten przyjmujemy. Wracam, wygląda, że ma się dobrze, więc będzie, miejmy nadzieję, ciekawa rywalizacja wśród bramkarzy. Gdzie, że tak powiem, to na pewno podniesie poziom. Murawka dla bramkarzy dobra tutaj, w ośrodku? No, chyba jesteśmy pierwszym zespołem, który wchodzi na to boisko, z tego co słyszałem. Tak mówili. Od naszego majstra, tak, opiekuna. Więc najpierw tylko korzystać, trenować. Zobaczcie, co się dzieje. Do boju. Walczymy. No to do boju. Bartek, dwa słowa po pierwszym treningu w barwach Lecha, po ponownie pierwszym treningu w barwach Lecha. Jak było? Fajnie, pierwszy trening też dla mnie po tygodniowej przerwie i po takim tygodniu w sesji. W miarę spokojnie, zrobiłem trochę mniej drużyny, ale po południu trening. Fajnie, źle jakoś jest, wszystko chodzi. Zapoznanie z zespołem już jest, imiona wszystkie poznane? Wszystkie może nie, ale większość już znałem, bo obserwowałem Lecha, oglądałem prawie wszystkie mecze w ostatnich pół roku, więc mniej więcej wszystkich znam, więc to myślę, że lubię Poznań. Z włoskimi drużynami też tutaj przylatywałeś do Turcji, czy Włosi gdzieś indziej? Nie, z włoskimi zespołami mieliśmy tylko jedno z grup przygotowania sezony, Niemców. Nie było, bo trzeba wyjeżdżać ludzie tylko do Góry Włoskiej. Mieliśmy autobusy do życia 2-3 godziny od miasta i uciekało się od ciepła, nie? Bo tam było bardzo gorąco i to chłodne góry jeździliśmy, a za granicę nikt tam nie ma przecież zimowy. Jasne. Czyli taki debiut w Turcji? Tak, w Turcji, nawet na wakacje. Więc taki... Byłem na
na sparingu z Fenerbahce. Kagliari, Fenerbahce w Istanbul. I tam zagra się sparing. Tak to tak może być. No to super, no to udanego debiutu. To jest twój debiut w Turcji, mam czy jeden? Już byłeś? Nie, byłem. Trzeci raz. Trzeci raz. Mam nadajnik. Kurczę, 18 lat dopiero co? I trzeci raz w Turcji. Co? Wyjadacz stary. Wyjadacz stary, no ja to jestem wyjadaczem. Koledzy, rówieśnicy, a dla nich to wszystko nowe, ty im tłumaczysz. To układam, nie? Trzeba tutaj szkolić młodzież. No, więc wybiłem chłopaków pod swoje skrzydła, co? Żeby się rozwijali przecież. No wiadomo. No. Także powodzenia w opiece nad statkiem. Dziękuję ci bardzo. Na razie wygląda to obiecująco. Spójrz, zobacz jak wyglądają. Fajnie, wspaniałe chłopaki. Tak, tak w hotelu, ale może nie mów im tego, żeby wiesz, takich nie budować. Tak, pod koniec obozu im to powiem, żeby wiesz, ich tam troszkę spompować. Nie? No wiadomo. A tak to niech pracują, nie? Będę im pomagał. Żółwik. Pierwsze dwa treningi na zgrupowaniu w Belek. Takie chyba spokojne wprowadzenie na początek. Tak, no jeżeli chodzi o charakterystykę poruszania się, o gry, które realizowaliśmy, raczej one są nastawione na działania zespołowe, nie, na duże, na średnie przestrzenie, żeby faktycznie zawodnicy po trzech dopiero jednostkach, które odbyliśmy w Poznaniu, żeby jeszcze w miarę spokojnie się wprowadzili, ale oczywiście objętość jest sporo, więc to też na pewno jest dla nich dosyć duże obciążenie. A takiej fizycznej roboty też trochę będzie, czy głównie z piłkami? Trochę będzie, ale mimo wszystko większość będzie na pewno realizowana z piłkami. No mamy takie boiska do dyspozycji i pogodę, że grzechem by było tego nie wykorzystać. Szybka sonda, dzisiaj trening rano, trening wieczorem. Ty wolisz rano czy wieczorem trenować? Bo grać to wiadomo, Liga Mistrzów. Liga Mistrzów to jest. Tu się do każdej pory trzeba być przygotowany, prawda? No wiadomo, tutaj praca, dwa treningi, ale nie robimy tu różnicy. Nie robić tu różnicy. Nie. Ale granie wieczorem, co? Przy światłach? Granie wieczorem, przy światłach. No, miejmy nadzieję, że trybuny za niedługo, bo to jest ważne w piłce. To jest to właśnie. Tomas, Dejka, Kamek, Patryk, Wawryn, Marchewa i Nika. Też paka. Dobra, to opowiedz o tych butach na koniec pierwszego dnia zgrupowania. Co to za buty? Mercurial, Vapor, stary model. Duża euforia w drużynie ze względu na nie. Wszyscy się cieszą, że wróciły na boiska. No i co? Szybciej biegam przez to. I z nożyc, gole strzelasz. Ale rano widzieliście, a teraz waliłem bramy, normalnie nie nagrali. No trudno. Ale trener widział, nie? Najważniejsze. Trener widział, odnotowane. Idę spać zaraz, bo jestem odjechany delikatnie. Ale powiem ci, Maciej, no, że jest fajnie. Jest fajnie. Tabi skup. Tabi 9 km na bieżni się zrobi. 9 km. Wiesz, o co chodzi? To takim tempem, takim wiesz.
Jeszcze go wpuścimy jeszcze na wiosnę. Przyda się. Przyda się. To co, kończymy pierwszy dzień, od jutra działamy znowu. Oficjalnie zakończę pierwszy dzień.